na przyczepie. Dwa psiaki, wszystkie toboły. Myślę, że zrobimy łącznie jakieś 60 kilometrów. Ja jestem po prostu mokra, jest taki skwar, masakra. Powiedz, że masz dobre wieści. Im później, tym nasze oczekiwania względem miejscówki drastycznie maleją. Tak? Nie jest to może szczyt marzeń, ale jakaś tam miejscówka jest. A tego to nie przewidzieliśmy. Nagle deszcz. Patrzcie się, jak tutaj jest głęboko. Tu już kryje, w tym miejscu. Tutaj już w ogóle nie ma dna. I teraz taka ciekawostka. W ogóle witajcie z rana. Poranek jest prześliczny, jest ciepło. No, cudowny wschód słońca za nami. Pewnie już widzieliście go przed chwilą. Ale jak się okazało, wiecie co, wylądowaliśmy niedaleko miejsca, które jest oznaczone przez program Zanocuj w lesie. A tu konkretnie, gdzie jesteśmy, sprawdziliśmy na mapie batymetrycznej, bo zdziwił nas ten ogromny spadek, że dosłownie trzy kroki od brzegu, od linii brzegowej, trzy kroki już nas kryje. To jest coś niesamowitego. Ten spadek ma tutaj 45 stopni albo lepiej. I co się okazało? To jest jeden z najgłębszych punktów na mapie jeziora Łańskiego. To jest taka malutka zatoczka, takie oczko dosłownie oddzielone od jeziora Łańskiego, może o średnicy 150 metrów, ale głębokość tam mniej więcej po środku tego oczka, o tam, o gdzieś czekajcie, o tam, o tam, to ma 25 metrów. A zaraz za tym przesmykiem jest najgłębsza część jeziora, która ma około 50 metrów. Więc niesamowite miejsce nas przygoda rzuciła. Także przed nami cały dzień, ja sobie powoli zaczynam już zanęcać. Jeszcze skorzystamy z wody i zabieramy się za wędkowanie. Zobaczymy, co to nam jezioro dzisiaj wypłaci. Znowu Łańskie, drugi raz w naszej karierze Łańskie i znowu eksperymenty, bo znowu nie do końca wiem, jak się do tego jeziora dobrać. Mam tylko ranek i tak naprawdę wczesne po południu, bo później już się
wybieramy, więc eksperymentuję. Zanęciłem kukurydzą, zanęciłem peletem, zanęciłem leszczową przynętą, tak bardziej w stronę leszcza niż płoci. No co mi jeszcze tutaj utrudnia sytuację? Ten cholerny spadek, że tutaj bardzo blisko brzegu, dosłownie 5 metrów, 10 metrów od siebie, nawet nie, jakieś 10, 6-7 metrów od siebie, już jak gruntowałem spławik, to mam 7-8 metrów głębokości. Przy czym widać, że ten spadek trwa, bo cały czas widzę, że ten spławik pracuje, cały czas opada to obciążenie i mi go znosi. Więc tak naprawdę co chwilę to jest przerzucanie, do tego jeszcze wiatr dzisiaj troszeczkę. Zobaczymy, eksperyment znowu, kolejny raz na Łańskim. Trzymajcie kciuki, żebym cokolwiek wyciągnął. Aha, no i na haku teraz jedno ziarenko kukurydzy, bo dosyć mocno kukurydzą zanęciłem. O, jest ryba. To coś większego. A płoteczka. Tak się właśnie zastanawiamy, gdzie z rana jest nasza Fibi. Bo zniknęła nam na sekundkę z oczu. A Fibi jest. Tutaj, patrzcie, się znalazła sobie miejsce, w którym się upala. Cześć Fibcia, co tam słychać jak słoneczko? Fibi się opala. W najgorętszym miejscu dookoła nas. Taki okonek przy samym brzegu, dosłownie 2 metry od... No na nie, jakie 2 metry? Co robisz? Spinninguję z powikiem. Nie no, okoni to tutaj by naczesał, że... Jaki fałszywy alarm, ja pierniczę. Ale patyk obżarł wszystkie robaczki. O rany, ile tutaj jest mięty? To wszystko ta mięta. Ale świeżutka. Normalnie wodę z miętą sobie zaraz zrobimy. Tylko jej narwę trochę. Patrz, nie mam dna. Ale jaja. O, tutaj mam. Ja pierniczę, jakie to jest dziwne, po prostu, że tyle od brzegu i już się nie ma dna. Strasznie niebezpieczne miejsce. Tak z dziećmi tu przyjść, dzieciaki na pałę władują się do wody. Srubul, bul, 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 bul. Jestem dosłownie 5 metrów od brzegu. O, i tu już mnie, już kryje. Tu już jest 2 metry głębokości. Tam, gdzie spławik, jest 7. Czad. Rampuś!
Ja już to któryś raz widzę. Ale jakie to ma zęby? Czy ktoś z was wie, co to jest za ustrojstwo? Ale tutaj jest mnóstwo grzybków. Patrzcie się, jakie ma ślaczki. Coś mi się wydaje, że najwyższa pora się zbierać, niebieski, bo nas noc zostanie, a przed nami jeszcze sporo trasy do zrobienia. Druga kawa dzisiaj i pierwsza przed samym wyjazdem. Bo co to była za noc? Dramat. Co to się działo? Masakra. Tego się nie spodziewaliśmy, naprawdę. My lubimy wyskakiwać autentycznie, tak całkowicie spontanicznie. A im bardziej planujemy, tym bardziej nam się wszystko wali. I wyobraźcie sobie, co się zawaliło tej nocy. Znaleźliśmy to miejsce całkiem spoko, w ostatniej chwili, już po zachodzie słońca. My do pompowania materaca, pompujemy ten materac i słyszymy takie... Ja pierdziele. A myśmy nawet nie patrzyli wcześniej, żeby tam szukać jakiejś w miarę płaskiej powierzchni, tylko a szybko rozkładajmy się, bo już jest ciemno. I rozłożyliśmy się naprawdę na takich krzywiznach, że masakra, bo licząc na ten materac, który jest jednak gruby. Wszystkie nadzieje w tym materacu. I nie mieliśmy żadnej taśmy naprawczej. To nic. Wiemy, żeby na przyszły raz brać. Tylko plastry. Mieliśmy plastry w apteczce. I ja w ostatnim momencie później wpadłem na pomysł, że zaleję to woskiem. Normalnie zaleję to woskiem ze świecy i przytrzaśniemy to, japonkiem przyciśniemy i czymś jeszcze. No i wyobraźcie sobie, że jakoś zdało to egzamin. Ratunek. Także tak w skrócie minęła noc. No tak ogólnie jak obudziliśmy się rano, to już byliśmy naprawdę na samej ziemi, bo wszystko oczywiście się spuściło przez całą noc. Tacy połamani. Ale za to jaki wschód słońca był piękny. A to widzieliście, bo w sumie wschód słońca. Czuwaliśmy, można powiedzieć. Warta po tej nocy myśmy byli bardziej zmęczeni i połamani niż po tej podróży wczorajszej rowerami. No i właśnie, a propos podróży rowerami. Przed nami jeszcze 30 km. Dzisiaj jest najgorętszy podobno dzień w roku. Koszmar. Co nas jeszcze czeka? Tak zakładamy, że pewnie będziemy wracać po zmroku, bo jest tak gorąco,
że no ciężko, a tutaj trasa jest naprawdę okrutna. No i mamy za dużo bagaży, strasznie ciężkie jest to wszystko. Paweł ledwo tą przyczepkę ciągnie z psami. Masakra. Przeliczyliśmy się, jeśli chodzi o bagaże, o ciężar tych bagaży. No wychodzi na to, że jednak chcąc w ten sposób biwakować i podróżować, to trzeba się zaopatrzyć w nowoczesny, lekki sprzęt, bo targając za sobą przyczepkę, psy, namiot, materac, to wszystko jednak waży. Jak żeśmy sobie zliczyli, to ta nasza przyczepka ważyła w okolicach 50 kilo. No przecież kurde, jakiś mały podjazd, ja się czułem, jakbym pod jakieś konkretne wzniesienie wyjeżdżał za każdym razem. A większość trasy to był piach, jeden wielki piach, masakra. Co ciekawsze, nawet jak zjeżdżałem w dół, na niewielki z niewielkiego wzniesienia zjeżdżałem w dół, to widziałam, że ja zamiast przyspieszać, to ten rower zwalniał. To mnie załamało już. No, to już ponad moje siły po prostu. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy szczęśliwie dotarli dzisiaj do domu. No na pewno będziemy wracać po ciemku w lesie, ale już wolimy ciemność niż ten skwar i to słońce. Bo czołówki sobie weźmiemy. Trasa nie jest zła, bo większość jest takim dziurawym asfalcikiem wąskim, gdzie samochodami nie można jechać. A później już tylko tam koło mostu nad rzeką Łyną, no kurki. I cały ten dzień dzisiejszy taki skwar tak nam dał. Oj, tak. Kość. Ale rybki brały. Znaczy, no powiedzmy te rybki brały. No trochę się pobawiliśmy z drobnicą, no bo rzecz jasna tutaj nie było kiedy zanęcić. Ja tej zanęty wziąłem tyle, co kot napłakał. Tak naprawdę nie wiedziałem, czego tu się spodziewać, a do tego dotarliśmy na strasznie głęboką część jeziora. No to dopiero był szok. Te spadki tutaj są niesamowite. No ale co? Wszystko miałem na haczyku. Od płoci po okonia. Przez krąpia, poleszcza. Także całe spektrum, no tylko szczupaka nie było i sandacza. Ale tak poza tym to tutaj wszystko siadło. Oczywiście malizny, no bo trzeba byłoby w tym miejscu dłużej zanęcić, jakoś bardziej się postarać. Z drugiej strony myślę, że na metodę tutaj bym więcej zdziałał niż na spławik, bo rzucając tu na spławik, to tak naprawdę zanim to wszystko doleciało do dna, to już mi drobnica to opieprzyła zazwyczaj, no bo jak tutaj w zasięgu rzutu, czyli nie wiem, 10-15 metrów i tu na 10-15 metrach od brzegu już jest około 16 metrów głębokości, no to przecież to się w głowie nie mieści. No cóż, no jest jak jest. Wracamy, pakujemy się, spadamy i zobaczymy, co przed nami. Parnie pojęty, nie? Pustynia. Chyba jest 40 stopni. My się czujemy, jakbyśmy się przez normalnie jakieś sawanny przedzierali. Dobra, spadamy ze słońca.
i Pawełek zadowolony z ciągnięcia piesków. Fajnie tam, nie? No, bardzo fajnie. Ale nas zakurzyli tutaj. Pogoda nas dzisiaj prawie wykończyła, a komary dobiły. Bo jak tylko zaszło słońce i wjechaliśmy w kolejny las, to wystarczyło się na 5 sekund zatrzymać i od razu tak wszędzie, po prostu wszędzie. Aż masz spuchnięty policzek, tak cię pogryzły. Ale kurczę, no żaden off nie działa, żadna muga, nic. Ja w ogóle zauważyłam, że przestają działać. Po prostu nic, te repelenty gówno dają. Mhm. Jak żeśmy wjechali, ja nie wiem, w co mam się wdrapać, w pysk, w dupę czy w łokcie. Naprawdę. W każdym razie lecimy, kawał trasy za nami, jeszcze trochę przed nami. No i do zobaczenia na miejscu. Ale hardcore, masakra po prostu. Tak jak przypuszczaliśmy, że zostanie nas w lesie noc.